Zawsze byłem fanem filmów o superbohaterach i marzyło mi się zrobienie wielkiego miasta z Lego wypełnionego bohaterami i złoczyńcami, którzy ze sobą walczą. Dlatego zaopatrzyłem się w potężną ilość minifigurek z Marvela oraz DC i wszystkie wyrzuciłem, ponieważ dziś tworzę własne uniwersum superbohaterów. Zaczynając od prostych superbohaterów, którzy starają się utrzymać porządek na ulicach, przez silniejszych walczących z superzłoczyńcami, aż po potężną drużynę superbohaterów, którą skompletuję przy pomocy innych klockowych twórców. Zaczynajmy! Oto najzwyklejsze miasto, w którym panuje ład i porządek. Nazwijmy je Klockowice. Aby superbohaterowie w ogóle byli potrzebni, najpierw trzeba trochę namieszać i wprowadzić do miasta przestępczość. Szybko zbudowałem mały osiedlowy sklepik na rogu ulicy. Oczywiście czerwony kolor i płonące logo, bo produkty, które tu dostaniesz, są mega fire. Umieściłem w nim ladę sklepową ze sprzedawcą, półkę z produktami oraz strefę kafe z ekspresem do kawy i stolikiem, gdzie robotnik spokojnie konsumuje hot doga. Niestety ten stan nie potrwa długo, bo sklep właśnie został napadnięty przez grupę rabusi. Te pieniądze są za las! Tak się złożyło, że policja akurat była zajęta ważnymi zadaniami, więc nie mogli pomóc w tej sprawie. Women. Wygląda na to, że miasto potrzebuje bohatera. Czas rozpocząć fazę pierwszą uniwersum. Amatorscy superbohaterowie. Szybko złożyłem figurkę dostawcy jedzenia. Wyposażyłem go w pelerynę, kask i plecak pełen gadżetów. Kiedyś był zwykłym dostawcą rowerowym nieokreślonej marki, ale zrozumiał, że równie ważne jak dowóz jedzenia jest dostarczanie bezpieczeństwa. Gdy przybył na miejsce, ruszył w pogoń ze złodziejami, znokautował ich przy pomocy swojej technologii i wydał policji, gdy tylko się zjawiła. Tak narodził się Super Kurier. Pierwszy superbohater. Ale co to za bohater bez swojej bazy? Od razu przygotowałem odpowiednią podstawę oraz postawiłem ścianę. Następnie złożyłem schody prowadzące do drzwi, umieściłem włącznik światła i dodałem parę walających się gratów, tworząc idealną przestrzeń na tajną kwaterę. W bardzo, bardzo tajnym miejscu. Anon, obiad stygnie, wychodź z tej piwnicy! Z paru plejtów zrobiłem korkową tablicę, na której umieściłem karteczki z małych tajli i dodałem stół warsztatowy, przy którym superkurier będzie mógł opracowywać nowe gadżety. Ale do tego potrzebne są specjalne części, więc umieściłem też biurko z lampką i komputerem oraz wygodne krzesełko. W końcu w internecie można kupić wszystko. A skoro i tak robisz zakupy w sieci, to czemu by na tym nie oszczędzić? Zakupy online są bardzo wygodne i sprawdzają się zarówno przy okazyjnych zakupach na większe sumy, czy zaopatrując się w mniejsze itemki na co dzień. Na pewno coś o tym wiesz, nie wierzę, że po Lego wychodzisz zawsze do sklepu i szukasz na półkach. Ja osobiście najczęściej zamawiam klocki ze sklepu internetowego Lego, bo tam najszybciej mogę znaleźć nowości. A kiedy potrzebuję coś starszego, co zostało już wycofane ze sprzedaży, to zwykle udaje się to znaleźć na serwisach Marketplace, jak Allegro lub Amazon. A idealnym partnerem przy takich zakupach jest Letyshops, czyli usługa cashback, dzięki której po każdej transakcji część wydanych pieniędzy wróci do ciebie. Wystarczy, że zrobisz zakupy na jednej ze stron z listy Letyshops, gdzie z pewnością znajdziesz swoje ulubione sklepy. Należy zalogować się na stronie i już można zacząć korzystać, a aktualnie trwa wyjątkowa promocja, bo cashback z Amazon został powiększony. Udało mi się znaleźć tam drzewko bonsai w fajnej cenie, a do tego z racji gorącego cashbacku dostanę aż do 15% wydanej kaski z powrotem. Co istotne, otrzymane w ten sposób środki to prawdziwe pieniądze, które można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Link do rejestracji znajdziesz w opisie filmu, więc już dziś zacznij korzystać i oszczędzaj. Mimo swojego zaangażowania, superkurier w pojedynkę nie ogarnie przestępczości w całym mieście, więc czas złożyć więcej superbohaterów. Połączyłem brązowe nóżki z torsem harcerza, dodałem krótką pelerynę oraz bandanę, przyczepiłem główkę i czapkę z żołędzia. Oto młody Zuch. Walczy z przestępcami, wykorzystując swoje liczne harcerskie umiejętności. Niejedną szyszkę w życiu zjadł, a doskonała ich znajomość pozwoliła mu na skonstruowanie wyrzutni szyszek. Natomiast w razie bliskiego starcia ma do dyspozycji sieć na motyle, która idealnie nadaje się do łapania rabusiów. Jego tożsamość pozostaje nieznana, lecz świadkowie podejrzewają, że to Bartuś z trzeciej C. Kolejnym superbohaterem zostanie były sprzedawca warzyw, który odkrył w sobie nowe powołanie. Wyposażyłem go w odpowiedni strój, wrotki do szybkiego poruszania się oraz dwie grochowe spluwy, przy pomocy których sieje postrach wśród przestępców i zachęca dzieci do jedzenia warzyw, dzięki czemu zasłynął jako ekogroszek. A oto pierwsza superbohaterka. Co, nic nie widać? To dlatego, że to Green Screen Girl, która po założeniu kostiumu może całkowicie zniknąć z oczu. Co prawda ta umiejętność działa tylko na planach filmowych, ale przestępcy ukrywają się wszędzie. Jak widać, niszowi bohaterowie również są potrzebni. W każdym uniwersum są postacie, które zyskały moce przez jakiś wypadek, więc i ja takich potrzebuję. Oto perfekcyjna pani domu, która wybrała się na zwykłe zakupy, lecz kiedy była na dziale z chemią, nieroztropnie próbowała sięgnąć do najwyższej półki i przewróciła regał. Wszystkie środki czystości utworzyły razem niezbadaną mieszaninę, z której wyłoniła się nowa superbohaterka, Wonder Pumex.
Mutacja zmieniła kolor jej skóry, lecz obdarzyła ją skrzydłami i niesamowitą umiejętnością wywijania mopem. Teraz perfekcyjna pani domu walczy nie tylko z brudem, ale i z tymi, którzy mają brudne zamiary. Postanowiłem złożyć jeszcze jednego bohatera z tragicznym backstory. Kiedyś był zwykłym śląskim górnikiem, ale przeżył zawalenie kopalni i wyczołgał się ze zgliszczy jako... Czarny węgiel. Jest niesamowicie wytrzymały i odporny na ogień, do tego jeździ stylowym wózkiem i rzuca żarzącymi się węglami. Legenda głosi, że to on jest wybrańcem, który ma uratować polską gospodarkę energetyczną. Wśród bohaterów brakuje kogoś z prawdziwym zapleczem bojowym, dlatego kolejna postać, którą stworzyłem, to były żołnierz. Ze swojego doświadczenia wie, że najlepszym sposobem na przeżycie jest unikanie walki, dlatego zasłynął jako szeregowy donos. Dzięki plecakowi odrzutowemu może zająć idealną pozycję, a jego mocą jest umiejętność wypatrywania przestępczości i składanie tak precyzyjnych zgłoszeń, że policja trafia na miejsce w ciągu minuty. A to dopiero 60% jego potencjału. O nie, mimo idealnej interwencji złodziejom udało się uciec. Na szczęście z pomocą przybył kolejny superbohater, znany jako El Starro. Dziwnym trafem zawsze pojawiał się chwilę po tym, jak twój stary wychodził po mleko. Z pomocą bohaterów udało się nałapać całkiem sporo rabusiów, więc najwyższa pora wpakować ich za kratki. Na przygotowanej podstawie wydzieliłem ścianami trzy cele. Skonstruowałem proste prycze, które umieściłem jedna nad drugą i dodałem barierki oraz drabinkę. Złożyłem też prosty zlew, który przymocowałem do ściany oraz zwykły szary kibel, który również trafił do celi. Z przodu dodałem drzwi z kratami, a pozostałą przestrzeń wypełniłem barami. Czas umieścić złodziei w celach. A tak, w końcu więzienie zostało wypełnione niegodziwcami, którzy na to zasłużyli. O, no tak, czarnemu węglowi też czasem zdarza się tu trafić. Przez jego groźną aparycję policja często bierze go za bandziora. Na szczęście dla górnika to żaden problem. Amatorscy bohaterowie dobrze radzą sobie ze złodziejaszkami, więc czas sprowadzić do miasta większe zagrożenie i stworzyć super złoczyńcę. Z samych czarnych klocków stworzyłem najmroczniejszą figurkę jak tylko się da. I tak powstał... Opium Lord. Miał dość, że wszyscy wyśmiewają jego styl i postanowił zemścić się na normikach oraz całej branży fast fashion. Potrafi poruszać się nieuchwytnie jak cień. Nawet na zdjęciach nie da się go dobrze złapać. Wielu bohaterów próbowało go pokonać, ale nikomu się nie udało. To oznacza, że czas na fazę drugą. Profesjonalni bohaterowie. Pora, by stworzyć prawdziwych superbohaterów i superzłoczyńców. Niestety mój poziom energii kreatywnej jest już drastycznie niski, dlatego w poście na YouTube poprosiłem was o pomysły na nowe postacie. A oto co wymyśliliście. Arzyp. Postać z rozdwojeniem jaźni. Jedna z jego osobowości jest złoczyńcą, a druga bohaterem. Robi się! Aby podkreślić dualizm postaci, wziąłem dwukolorowy tors i nóżki, założyłem jednostronny na ramiennik i element, do którego wczepiłem skrzydła w różnych kolorach. Do tego główkę o dwóch twarzach i jakieś włosy. Z jednej strony bohater, z drugiej złoczyńca. Iście niejednoznaczna postać. W skrócie, LSFNAF4922, zła postać, spocony gracz Fortnite, jego supermoc to może budować drewniane budowle. Przygotowałem dla figurki zielony strój bez rękawów, wedle opisu zaimplementowałem spoconą główkę i zwieńczyłem rudymi włosami. Na plecach obowiązkowo przyczepiłem kilof, do dłoni dałem spluwę oraz jego ulubiony napój. Spocony gracz Fortnite jest gotowy, by rabować wszystko na swojej drodze i doładować więcej fałdolców. Teraz pora znaleźć kogoś, kto go powstrzyma. Computer Boy, czyli typ, który włada kablami przewodowymi oraz strzela różnymi pociskami z klawiatury komputerowej, jak na przykład Ctrl, Alt, Enter czy spacja, i one mogą zrobić z wrogami w realu to samo, co robią na komputerze. Wybrałem dla figurki czerwony strój z symbolem elektryczności, dodałem pelerynkę, obowiązkowo słuchawki na szyi, główkę z maską oraz pięknie ułożone włosy. Jego bronią będzie oczywiście klawiatura, dzięki której wyprowadzi takie ataki jak spacja, backspace czy Alt F4. Stachukow 5127. Mam pomysł na zły charakter. To będzie czarny Johnson, główka z blizną, białe włosy, czarny tors, najlepiej jakiegoś księdza i czarne nóżki, a na plecy czarna peleryna. Bla 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 bla. Posiada również magiczną księgę, bla 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 bla. Ma umiejętności egzorcystyczne. Doskonały koncept na postać. Wedle instrukcji złożyłem figurkę czarnego Johnsona. Jak widać, ma przy sobie księgę pełną zaklęć, dzięki której odprawia egzorcyzmy. Do tej pory nie brzmi źle, jednak tu następuje plot twist. Zamiast wypędzać demony do piekieł, wyciąga je z ludzi i wciela do swojej armii. Szybko zbudowałem kilka przykładowych stworów, które aktualnie mu służą. Jak widać, są bardzo różne. Jedne chude, z długim ogonem, drugie kurokształtne, a trzecie...
dwugłowe. Ewidentnie ktoś musi powstrzymać czarnego Johnsona, zanim zbierze za dużo sługusów, a chyba nie ma lepszego kandydata niż latający husarz odziany w barwy narodowe. Jego umiejętnościami są latanie na jego potężnych skrzydłach i śpiewanie Roty oraz Bogu Rodzicy. Szybko złożyłem uzbrojoną figurkę w czerwonych barwach, na plecach zamontowałem charakterystyczne skrzydła i wręczyłem mu tarczę oraz halabardę z czerwoną chorągiewką. Wystarczy posadzić go na koniu i latający husarz gotowy. Jaki kraj, taki Kapitan Ameryka. Na dodatek złożyłem specjalny reflektor, na którym posadziłem orła, tworząc hus sygnał, dzięki któremu będzie można wezwać husarza w razie potrzeby. A jako, że El Staro jest niesamowicie dobrze obyty z obsługą latarki i zawsze świeci tam, gdzie trzeba, to zostanie jego operatorem. Pora odpalić to cacko. O! Już słychać, że nadlatuje. Ta bitwa będzie legendarna. Coco Jumbo 4540. Super złoczyńca, Mystery Bombastic, różowy szczur z czarną kitą na głowie, ubrany w gangsterską skórzaną kurtkę. Broń, rewolwer. Wedle instrukcji użyłem skórzanej kurtki, dodałem czarne nóżki, płaszcz i głowę różowego szczura, a do dłoni wręczyłem rewolwer. Oto bardzo tajemnicza postać, Mystery Bombastic. A jego przeciwnikiem będzie... Linguini. Celtyjczyk Hibern. Pan kot był zwykłym rudym kotem, lecz przez eksperymentalny wypadek stał się super inteligentny. Skip, 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 skip. Kot przez małe rozmiary porusza się w swoim egzoszkielecie i swoich nietypowych, przydatnych pojazdach. Oto i super inteligentny pan kot. Rzeczywiście jest dosyć mały, więc trzeba zbudować dla niego odpowiedni środek lokomocji. Zacząłem od złożenia torsu mecha, do którego podłączyłem ręce oraz nogi, a w miejscu głowy utworzyłem komorę z panelem sterowania i umieściłem w niej pilota. Koci mech gotowy. Ma jedno ramię zakończone chwytną dłonią, zaś drugie niebezpieczną piłą łańcuchową, a na plecach zamontowany jest zbiornik z dziwną cieczą, która zasila całą maszynę. Z tego co wiem, to jedną z rzeczy, których koty nienawidzą, jest nadepnięcie na ich ogon, dlatego jego przeciwnikiem zostanie Człowiek But. Supermoce, śmierdzi to bardzo, deptanie ludzi. Super Łotr. Postanowiłem stworzyć figurkę staromodnego szewca, który sfrustrowany coraz mniejszym zainteresowaniem jego usługami wpadł w szaleństwo. Szybko skonstruowałem dla niego wielkiego buciora i wcisnąłem szewca do środka. Teraz w swoim ogromnym trzewiku jest gotów zdeptać wszystko na swojej drodze. Jeden ze świadków, który przeżył kontakt z podeszwą, zdradził, że ostatnio co usłyszał to, cytuję, z buta wjeżdżam. Matoti. Pomysł na superbohatera, Messie Bagietka. To będzie Francuz z berecikiem, który rzuca bagietkami i rogalikami. Gotową figurkę Francuza z LEGO Minifigures zmodyfikowałem, dodając czerwoną pelerynę i zamaskowaną twarz, a do dłoni wręczyłem mu dwie bagietki. Jedna na ludzi, druga na podwieczorek. A jego ukrytą superumiejętnością jest idealnie równe układanie płytek. Sokka 101. Kapitan Hotdog latający w swojej budce z hotdogami i dbający o brak głodu w mieście. Budki niestety nie ma i nie Kapitan Hotdog, a Kapitan Parówa, ale walka z głodem to sama prawda. Kiedyś był strzelcem wyborowym, ale połączył swoje doświadczenie z pasją do hotdogów i teraz jest najlepszym sos rewolwerowcem w mieście. A w zaprowadzaniu porządku wciąż pomaga mu kompan z dawnych lat, czyli Hotdog Dog, czyli pies, który ma na plecach działo z keczupem. Osobiście zamiast w działko wolałem pójść w plecak odrzutowy, oczywiście na bazie keczupu i musztardy. Teraz hotdogowy duet jest gotowy do akcji. Uwaga, szeregowy donos poinformował, że Opium Lord właśnie napadł na sklep z butami. Zabrał już adiki i najacze oraz... Tylko nie Ryszardy. Do tej pory było to zwykłe wykroczenie, ale teraz to już przestępstwo. Czas się nim zająć. Kapitan Parówa zaczął ostrzeliwywać złoczyńcę sosami, a niezwykła precyzja strzałów zmusiła go do desperackich uników. Mimo swojej nieuchwytności nie zdołał uchronić się przed potężną porcją keczupu. Opium Lord chwycił się ostatniej deski ratunku i próbował ratować się ucieczką, jednak Hot Dog Dog zdołał go dopaść. Kolejna udana akcja hotdogowego duetu. Pora umieścić tego łotra w celi, jednak zwykłe więzienie nie wystarczy. Potrzebna jest specjalna cela dla super złoczyńcy. Zacząłem od przygotowania podstawy i złożenia na środku przeszklonej czarnej kostki. Górę pokryłem tajlami i dodałem ruchomy włas, a na jednym z boków umieściłem panel sterowania z czytnikiem siatkówki służący do otwierania celi. To oczywiście nie wszystko. Na rogach umieściłem słupy wytwarzające ochronne pole antyprzestępcze i złożyłem barierki pod napięciem, które umieściłem między nimi. Przy wejściu dodałem kolejny panel sterowany autoryzowanym głosem, którym można otwierać i zamykać laserową furtkę. No. To powinno zapewnić bezpieczeństwo. Teraz Opium Lord nie będzie już nikomu zagrażał. Niestety to nie koniec zagrożeń w Klockow Ice. Policja odkryła, że rabusie na ulicach to tylko level 1 kruki, a całą przestępczością w mieście zarządza level 100 boss, który ma w swoich szeregach również super złoczyńców. Choć jego tożsamość nie została odkryta, jedno jest pewne. Taka szycha nie może sterować całym półświatkiem z ulicy. Pora zbudować dla niego odpowiednią siedzibę na szczycie wieżowca. Przygotowałem czarną podstawę, którą wypełniłem tajlami ze stadami gdzieniegdzie, a na środku ułożyłem czerwony dywan
rozszerzający się w centrum pomieszczenia i dodałem też złote zdobienia. Na tyle konstrukcji ułożyłem ścianę z wielkich okien, by szefuncio miał dobry widok na całe miasto. Wypełnianie wnętrza zacząłem od ciemnego fotela z purpurowym odcieniem, który umieściłem na obracającym się klocku. Następnie skonstruowałem szerokie drewniane biurko, które umieściłem tuż przed nim. Z amogusa, stada z barem, elementu rączki i kolejnego amogusa z talerzem zrobiłem lampkę, którą umieściłem na biurku oraz dodałem na nim trochę kosztowności. Oczywiście najcenniejsze bogactwa nie mogą leżeć na biurku, dlatego do takiego braketa dodałem klocek ze stadem na boku, brika 2x1 i plejta z pojedynczym stadem. Wczepiłem z tyłu plejta 2x1, tu czarnego stada, a na bok złoty element wrotki, tworząc w ten sposób safe, który umieściłem na małym stoliku z tyłu. Resztę przestrzeni wypełniłem instalacjami artystycznymi, które nadadzą pomieszczeniu niepokojącego klimatu i umieściłem też osobistego lokaja. Mroczny szefuncio ma całkiem niezły gabinet. Aby mierzyć się z tak potężnym i zorganizowanym wrogiem, dotychczasowi bohaterowie nie wystarczą. Czas wdrożyć fazę trzecią. Drużyna superbohaterów. Jeszcze w czerwcu odwiedziłem Klocki Fest, zlot legotuberów w Kielcach, gdzie zachwyciłem publiczność swoją przemową. Cześć, jestem Daniel Poskładany. Subskrybujcie kanał Poskładany. Ale to nie jest ważne. Spotkałem tam najpopularniejszych twórców zajmujących się LEGO i każdemu zadałem to samo pytanie, by na podstawie ich odpowiedzi stworzyć członków pierwszej superbohaterskiej drużyny. Gdybyś został superbohaterem, to jaką miałbyś moc? Odrzucając wszystkie klasyczne typu latanie, lasery w oczach i tak dalej. A mogę powiedzieć jak Batman albo jak Iron Man, że duży portfel? Zadziała. Postanowiłem stworzyć figurkę byłego pirata, który dorobił się na swoich wyprawach, lecz dziś jest elokwentnym biznesmenem. Jak na pirata przystało, ma protezę nogi, opaskę na oku i złote berło, a znany jest jako zamożny Artur. Kiedyś był zamorskim Arturem, ale po zmianie profesji trzeba było zaktualizować przydomek. Pierwszy członek drużyny gotowy, pora na następnych. Gdybyś była superbohaterką... Jedyną supermoc, którą chciałabym mieć, to jeść słodycze i nie tyć. Okej. Okay. W tym przypadku postawiłem na elegancki garnitur w różowym kolorze, główkę z pasującymi okularkami i długie, ciemnoróżowe włosy. A taki tam oryginalny koncept. Tak powstała Pasi Róża, z mocą konsumowania słodkości bez konsekwencji w masie ciała. Gdybyś był superbohaterem... Może jakieś takie zatrzymywanie czasu? Nie wiem, pamiętam w Doktorze Strange, że to mi się wydawało mega ciekawe. On mógł wyjść ze swojego ciała jako dusza i potem coś robić w tym czasie. Polećmy w tą duszę może, że wychodzenie z ciała. Wychodzenie z ciała, no. Dla tej figurki wybrałem łachmany w zimnych kolorach, czarną pelerynę i bandanę, tajemniczą główkę od jawy oraz fioletowy japoński kapelusz, a jego bronią będzie zwyczajny kij. W ten sposób mamy astralnego wędrowca z mocą wychodzenia z siebie i stawania obok. Dosłownie. Następny był Maciek Iklocki, czyli dinozaur polskiego legotuba, czy jak to woli, człowiek wygenerowany przez AI. Ojene, ależ tutaj na podmęczeniu po festiwalu. Maciek długo głowił się nad swoją odpowiedzią i wtedy zrozumiałem swój oczywisty błąd. On nie jest wygenerowany przez AI. On jest AI. I przed jego oczami właśnie przelatują tysiące filmów o superbohaterach, na podstawie których wygeneruje najbardziej kreatywną i nieszablonową odpowiedź. Klasyczna moc. Klasyczna moc. Ja nie mogę. Wpisałem do systemu nowe polecenie i tym razem się udało. Zawsze podobali mi się ci bohaterowie, którzy lecieli elektrycznością, nie? Drutami i tak dalej. W sensie, że przez elektryczność się przemieszcza. Przez kable, nie? Jak światłowód. Nie, to jest dosyć kreatywne. Tak? No. Postanowiłem wykorzystać tu niebieski kombinezon ze złotymi rękawicami. Dodałem na elektryzowaną pelerynkę, główkę z piorunującym spojrzeniem i najeżone złote włosy. Oto elektron z mocą przemieszczania się po kablach. Podobno szeregowy donos woli go unikać. To jaką masz moc? Moja moc to półprzysiad. To mogę usiąść w każdym miejscu. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda półprzysiad. Nie mogę być ani za wysoko, ani za nisko. I to jest mniej więcej taka pozycja. Ale nie widzę sam siebie, więc nie mogę ocenić. To jest taka, wiecie, półprzysiad. Prawie przysiad, ale nie do końca. Zacząłem składanie figurki od kombinezonu kaskaderskiego w odcieniach brązu, pozbawionego rękawów. Dodałem żółtą pelerynkę, uśmiechniętą minkę i brązowy kask. W ten sposób drużynę zasilił półsiad man z mocą wykonania idealnego półprzysiadu w dowolnym czasie i przestrzeni. Pozytywny ziomek. Docelowo miała być to 5-osobowa drużyna, ale jak tak na nich patrzę, to zacząłem im zazdrościć, że mają taką fajną ekipę. Więc postanowiłem do niej dołączyć. Ej widzu, jestem klockiem, czaisz? Zobacz, zmieniłem się w klocka. Poskładany jako klocek, czaisz? Najśmieszniejsze gówno jakie widziałem. Oto ja. Z tajemniczą mocą usinania wątku w niespodziewanym momencie. Mam nadzieję, że się przyda. I tak oto powstała pierwsza drużyna superbohaterów. Avengers Assemble.
Jednak nie ma czasu na zabawę, bo drużyna dostała cynk, że w sklepie rybnym dzieje się coś podejrzanego. Uwaga, coś tu się rusza! A, to tylko Gollum. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku, a sprzedawca mówił jedynie o szerokiej ofercie świeżych ryb, ale szczodry napiwek rozwiązał mu język. Okazało się, że na zapleczu mają miejsce brudne interesy. Gdy tylko bohaterowie weszli do kuchni, zostali niepostrzeżenie zaatakowani. To bracia Sushi Masterzy, jedni ze zbirów wielkiego szefa. Walka z nimi mogłaby się źle skończyć, ale na szczęście Półsiadman swoim wyczynem gimnastycznym skutecznie odwrócił ich uwagę. Kuchnia wcale nie wyglądała na podejrzane miejsce, ale po chwili Elektron odnalazł ukryte przejście prowadzące do kanałów. Pora zbudować tę lokalizację. Zacząłem od złożenia murowanej drogi i dodałem parę rur wystających ze ściany. W jednej z nich umieściłem kolec, który będzie wyglądał jak wypływające ścieki. Zbudowałem ścianę, na której umieściłem parę wystających cegiełek, dodałem trochę rur, drabinkę oraz uszkodzoną budkę elektryczną z wystającymi kablami. Następnie przygotowałem takie segmenty, które zamontowałem pod kątem u szczytu ścian i dodałem fragment sklepienia. Następnie, korzystając z techniki snot, ułożyłem strumień ścieków z przezroczystych klocków i dodałem drugi brzeg, gdzie będzie prowizoryczne laboratorium. Ustawiłem tu parę pojemników z narzędziami i sprzętem, barierkę, biurko z komputerem oraz krzesełko i źródło zasilania, do którego będzie podpięte ściekowe działko. Jeszcze kilka detali tu i tam i kanały gotowe. Bohaterowie śmiało wkroczyli do środka, jednak nie spodziewali się, że spotkają tu kolejnego zbira, szalonego doktora. Złoczyńca zaczął ostrzeliwać ich swoim działkiem, jednak Elektron szybko zareagował i dzięki swojej mocy przeniósł się na drugą stronę, niszcząc zasilanie, po czym rozbroił też bandziora. Gdy szalony doktor został zneutralizowany, Elektron przeniósł się na górę i otworzył reszcie właz wyjściowy. Okazało się, że trafili dokładnie do siedziby wielkiego szefa. Teraz musieli dostać się na najwyższe piętro, jednak na ich drodze stanął kolejny przeciwnik. Piekielny cukiernik. Natychmiast rozpalił on swój demoniczny piec, który zaczął strzelać słodkimi wypiekami, aż cała drużyna w nich ugrzęzła. Pasieróża nie czekała długo, by wkroczyć do akcji. W ułamku sekundy zjadła wszystkie słodkości, uwalniając ekipę i nadal zmieściła się w drzwiach. Kto by pomyślał, że ta moc się na coś przyda? Piekielny cukiernik został zdmuchnięty jak świeczka, lecz jego miejsce szybko zajął radziecki niedźwiedź. Super silna, humanoidalna bestia, gotów zniszczyć bohaterów dla dobra ogółu. Jednak nie doszło do tego, gdyż zamożny Artur z przyjemnością przedstawił mu zalety wolnego rynku i zaszczepił kapitalistyczne idee, także niedźwiedź natychmiast porzucił dotychczasowe przekonania i ruszył na giełdę. W końcu bohaterowie dostrzegli windę, lecz kiedy ruszyli korytarzem, drogę przeciął im nie kto inny jak Mur. Kiedyś był zwykłym naukowcem, ale przyjął za dużą dawkę promieniowania ultrabetonowego, przez co pod wpływem silnych emocji przemienia się w ścianę, przez którą nikt nie jest w stanie przejść. Nikt prócz astralnego wędrowca. Bohaterowie doskoczyli do windy, jednak do jej użycia potrzebny był kod. Czy wiedziałeś, że kod do windy to 6969? To śmieszne, ponieważ... Zamknij ryj, brzydki gnoju! Kod pozyskany. Drużyna natychmiast wsiadła do windy i ruszyła na następne piętro. O, to trochę potrwa. To naprawdę wysoki budynek. To może powiem w tym czasie o konkursie, który organizujemy na Discordzie Klockowej Republiki. Zadaniem jest stworzenie własnej figurki superbohatera lub superłotra z wymyśloną przez siebie mocą i historią. Konkurs dotyczy tylko minifigurki, żadne dodatkowe budowle nie będą brane pod uwagę. Po zrobieniu figurki zrób jej zdjęcie, pamiętając, żeby była na nim widoczna kartka z aktualną datą i wyślij je na kanale Prace Konkursowe wraz z nazwą i opisem swojej postaci. Czas na wysyłanie prac trwa do piątku do końca dnia. Następnie wybierzemy 3 superbohaterów i 3 superzłoczyńców, a wasze głosowanie wyłoni najlepszą figurkę z każdej kategorii. Autorzy zwycięskich prac wygrywają wybrany zestaw LEGO o wartości 300 zł. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie na kanale Konkurs Info. Warto przeczytać przed wzięciem udziału. Powodzenia! Bohaterowie dotarli na ostatnie piętro i trafili wprost do biura mrocznego szefa, którym okazał się być... Super kurier? Tak. Za długo byłem niedoceniany jako amatorski superbohater. Mimo że od początku pomagałem mieszkańcom... I tak w Klockowice ponownie zapanował ład i porządek.